gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym baśń ta dzieje się. Malutka pszczółka mieszka w nim, co wieść chce wśród owadów tym. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, sobą mają. Wszyscy maje znają i kochają. Mają próba tu i tam, świat swój pokazując nam. Dziś spotka was maleńka, zwinna pszczółka Maja. Śmiała, sprytna, rezolutna Maja. Mała przyjaciółka Maja. Podać hasło. Lasek brzozowy, krzak leszczyny i wrzos. Możecie lecieć. Wyborne. Nie ma nic lepszego, niż łyknąć sobie wczesnym rankiem soku trawowego. A, witam, miłe panie. Tak wcześnie do pracy? Ależ one są pracowite, od samego rana taki ruch. Oho, leci ich królowa. To się nazywa, że pszczoły się roją. Nie mam czasu. Co ty robisz, Guciu? Nie widzisz? Robię to, co wszyscy. Macham skrzydełkami. No dobrze, ale po co? Zaraz ci to wytłumaczę, droga Maju. W naszym ulu było za dużo pszczół, zanim się wyroiły. I dlatego zrobiło się bardzo gorąco. Ach tak. Teraz musimy robić wiatr, żeby plastry jak najszybciej ostygły i żeby wosk nie zatopił jajeczek. Ej, Maju, wracaj, przecież jeszcze nie uczymy się latać. Ale kiedy poruszam skrzydełkami, unoszę się w górę. Oh.
Najważniejsze, że w nas Dzielne są jednak te pszczoły. Teraz już wiemy, co się stało. Ja nie mam takich kłopotów. Mieszkam sobie tam, gdzie mi się spodoba. Gdy zapada noc, układam się na jakimś listku i śpię spokojnie na świeżym powietrzu. Cicho! A więc dzieci, jak już powiedziałam, najgorsi wrogowie pszczół czyhają na nie w ciemności. Dlatego żadna pszczoła nie może opuszczać ula w nocy. Zapamiętajcie to sobie, dzieci! Proszę pani, czy mogę o coś zapytać? Oczywiście, Maju. Kiedy wreszcie wyjdziemy stąd i pofruwamy? Pani nam tylko to obiecuje. Właśnie. Stare przysłowie pszczół mówi, doświadczenie jest najlepszą szkołą. Nie bądź taki przemądrzały. Kiedy nadejdzie odpowiedni moment, wyjdziemy i nauczę was fruwać. A kiedy będzie ten moment? Niech nam pani powie, kiedy? Pierwsza lekcja latania odbędzie się dziś po południu. Hurra! Nie mogłabyś uważać? Bo ja, proszę pani, dzisiaj pierwszy raz wychodzę z ula i będę fruwać. A, teraz rozumiem. I polecę tak wysoko, wysoko, aż do słońca. Tra la 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 la, polecę do słońca. Pamiętam mój pierwszy lot. To było tak dawno temu. Wspaniałe to były czasy. Szkoda, że już minęły. Polecę aż do słońca, tak wysoko. Tra la la la, tra la 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 la. Stać, stać. Kto ja? Czy ty może nazywasz się Gucio? Nie, ja jestem Maja. A, rzeczywiście, już cię kiedyś widziałem. Możesz iść, idź, idź, idź. A co chce pan od Gucia? Nic, nic, zmykaj, moja mała. Idę, idę. No jesteś wreszcie, a tak się nie mogłaś doczekać tej chwili. Przepraszam. Ale musiałam wszystkim opowiedzieć, że dzisiaj po raz pierwszy będę fruwała. Potem czyściłam skrzydełka. Proszę zobaczyć, jak pięknie błyszczą. No chodźcie już, dzieci, zaczynamy naukę. Hurra! Wysoko, prawda? No, Maju, spróbujesz? Spróbuję. Oj, spadam, ratunku! Zawsze jest tak, kiedy się za wysoko mierzy. O! Nie ma Gucia? Rzeczywiście go nie ma. Co się z nim stało? Może poszłabym go poszukać. Wyszedł razem z nami z klasy. Może źle się poczuł. A, Maja! Wracaj do wszystkich, zaraz zacznie się lekcja latania. Już dawno się zaczęła. Co? W takim razie dlaczego przyszłaś tu? Dlaczego? Bo wcale nie mam ochoty latać. Nie, to niemożliwe. Kpisz sobie ze mnie. Przecież tak nie mogłaś się doczekać lekcji latania. Ciągle o tym mówiłeś. To moja wina, tylko moja. To z mojego powodu zostałaś tu. Prawda, że zrezygnowałaś z latania dla mnie? Przyszłam tu, bo wcale nie miałam ochoty latać. Chcesz? To opowiem ci jakąś ładną bajkę. Nieprawda. Przyszłaś tu, żeby mnie pocieszyć, bo pewnie panna Klementyna powiedziała ci, że ja się boję latać. Co ty sobie wyobrażasz? Wyobraziłem sobie, że przyszłaś, żeby mnie pocieszyć, bo stare przysłowie mówi, przyjaciół poznaje się w biedzie, a to wcale nie jest prawda. O, zdaje się, że małe pszczółki wyleciały dziś po raz pierwszy. Ale nie widzę wśród nich naszej małej Mai. A może znów za karę siedzi w łóżku? Bardzo jestem ciekaw. Chyba zapytam o to pannę Klementynę. Hej, hop! Hej, hop! Hej, hop! Witam pięknie, panno Klementyno. Czy mogłaby mi pani powiedzieć, co się dzieje z malutką Mają? Hej!
hop! Hej, hop! Hej, hop! Cóż to za maniery, żeby w czasie rozmowy z damą fikać koziołków? Proszę mi wybaczyć, droga pani, ale ja mam tak dużo energii, że nie mogę chwili usiedzieć na miejscu. To naprawdę nie jest brak szacunku. A więc cóż znowu wyprawia ta nasza Maja? Kochane i miłe z niej dziecko, tylko strasznie wścibska. Nie uważa pani? Musisz jeszcze zjeść tę zupę z nektaru mieszanego. Zobaczysz, jak będziesz wspaniale latał. Nie mogę już więcej, naprawdę, proszę cię. Oj, nie dasz rady takiemu talerzykowi zupy. Jeśli chcesz latać, to musisz jeść. Ja już nie mogę, Maju, jest mi niedobrze. Co się stało, Guciu? Dlaczego ci jest niedobrze? Mam taki pełny brzuch, że za chwilę pęknę. Czemu masz taki pełny brzuch? Maja powiedziała, że nie mogę latać, bo jestem za słaby i kazała mi jeść tak dużo. Maju! Hej, hop! Hej, hop! Hej, hop! Hej, hop! Hej, hop! O, zjawiła się moja mała przyjaciółka. Serdeczne gratulacje z okazji twojego pierwszego lotu. Jest tak przejęta, że nawet nie słyszy. Och, jak te kwiaty ładnie pachną! Jakie one śliczne i kolorowe! Cześć, kwiatki! Jestem Maja! Maju! Maju! Nie wzięłaś dzbanuszka? Zaraz wrócę, panno Klementyno! Zaraz wrócę! A teraz zbiorę trochę nektaru. Chodźcie stąd! Chodźcie stąd! To na pewno jest pączek. Ojej! Uciekaj stąd, smarkulo! To mój pączek! Już zabieraj się stąd! To za wychowanie! Oblałaś mnie całego tym swoim paskudnym nektarem! Przepraszam, nie chciałam. Nie chciała. Halo, czy jest tam może ktoś w środku? Chcę nabrać trochę nektaru i nie chciałabym znowu przeszkadzać komuś w odpoczynku. Już jest prawie pełen. Spróbuję troszeczkę. Ale to pyszne! Nazbieram sama cały dzbanek nektaru, pokażę wszystkim, co potrafi Maja! Ten pachnie wyjątkowo ładnie! Ale ciężki! Już więcej się nie zmieści. Ciekawe, czy ktoś zebrał tyle, co ja. Nikt mi nie powiedział, że to takie ciężkie. Ale się napracowałam. Odpocznę sobie tutaj chwilkę. A ja? Arcgałąź się rusza, mój dzbanek, ratunku! Nie jestem gałęzią, tylko gąsienicą. Wyglądałaś jak gałąź! Coś mi się wydaje, że jesteś trochę zmęczona, droga Maju. O, kto się ze mnie wyśmiewa i kto wie, że mam na imię Maja? To ja. Pozwoliłem sobie pośmiać się trochę z mojej małej przyjaciółki. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego tak się mnie boisz? Jestem Filip, konik polny, twój przyjaciel. Hej hop, hej hop! Znam cię bardzo dobrze, Maju. Znasz mnie? A gdzie ty jesteś? Spojrzyj w górę, jestem na liściu. Czy nie możesz stać spokojnie, kiedy ze mną rozmawiasz? A teraz powiedz mi, skąd mnie znasz? Miałem zaszczyt, droga Maju, widzieć twoje narodziny. Widziałeś, jak się urodziłam? Oczywiście, hopla! Co to za okropny zwyczaj, żeby fikać koziołki podczas rozmowy? Taki już jestem i takie są wszystkie koniki polne. Hej hop, hej hop, hej hop, hej hop, hej juhu! Poza fikaniem i skakaniem nie mam nic do roboty, dlatego bawi mnie obserwowanie ciebie. Obserwujesz mnie? I całe szczęście, bo sama widzisz, że wpadłaś w tarapaty. A wszystko dlatego, że jesteś zbyt ciekawa i zbyt pewna siebie.
Cześć, Maju. Hej, hop! Zaczekaj! Hej, hop! Hej, hop! Hej, hop! Hej, hop! Odszedł i to ma być przyjaciel. I co ja teraz zrobię? Dlaczego nie robią dzbanków z przykrywkami, żeby się nie wylewało? Kończymy już lekcję. Czy smakował wam ten nektar, który zbierałyście? Tak! Należy zbierać tyle nektaru, ile się udźwignie. Nie tak jak Maja, która chciała się wyróżnić i w końcu połowę wylała. Wszystkiego trzeba się nauczyć samemu. Panna Klementyna nie powinna tak być z Mai przy dzieciach. Rzym też nie od razu zbudowano. Nie można za dużo wymagać od takich maluchów. Pamiętajcie też, że musicie się strzec pająka. Jeśli wpadniecie w jego sieć, to nie ma ratunku. A gdzie jest Maja? Tego dziecka nie można spuścić z oka. O, proszę pani, ona tam jest. Nic tylko głupstwa w głowie. Ale to śmiesznie, Tergoce. Maju, Maju, wracaj tu w tej chwili. Co to za nieposłuszne, a? A tutaj jestem, niech mnie pani dogoni. Co ona robi? Przecież ona leci prosto w pajęczą sieć. Maju, uważaj, Maju! Uważaj! Maju, wracaj w tej chwili! To jest sieć pajęcza! Jak w nią wpadniesz, nie będę mogła ci już pomóc! Nie leć tam, Maju, nie leć! Nie leć! Tutaj jestem, tutaj! Tam, gdzie jesteś? O, Maju! O, nie zbliżaj się do pajęczyny! Maju, zatrzymaj się! Ty nieznośny pajęczyna! Mogłabyś podziękować. Co? Ach, to ty, Filipie? Czy wiesz, w jakim byłaś niebezpieczeństwie? W niebezpieczeństwie? Nie zauważyłaś pajęczej sieci? A co to takiego? Nie jestem twoim nauczycielem. Zapytaj o to pannę Klementynę. Hej, hop! Hej, hop! O co mu chodziło? On jest naprawdę bardzo dziwny. Maju! Jesteśmy na miejscu. Powoli, uważajcie, żeby nie rozlać. Ostrożnie, ostrożnie. Właśnie tam zbierałam najwięcej nektaru, a ja latałam najwięcej. Po to zbierałem, żeby mi się teraz wszystko wylało. Pozwolę, żeby się z niego wyśmiewali. Zbiorę dla niego cały dzbanek nektaru. Ach, jak mi się nie chce zbierać. Mm-hmm.
Może ja już nigdy nie będę mogła latać? A co to? Moja dzielna przyjaciółka płacze? Ach, to pan! Aha, widzę, że zamoczyłaś skrzydełka. Wdrap się na moje plecy, wysuszymy je przy skakaniu. A co będzie, jak spadnę? Trzymaj się mocno. Teraz wykonam mój największy skok. Uwaga! Raz, dwa, trzy! Hop! A jak cudownie! Jak wysoko! Jak fajnie! Hej, ho! Spróbuj skoczyć jeszcze wyżej! Hej, ho! Hej, hej, hej! Hej, ja, no i co? Wystarczy? Wystarczy? Ojej! Chyba ci już wyschły skrzydełka. Tak, znowu mogę latać, dziękuję. A bardzo jestem ciekaw, Maju, jak wytłumaczysz pannie Klementynie swoją dłuższą nieobecność? Hmm. No, z tym problemem musisz już poradzić sobie sama. Na mnie już czas. Do zobaczenia, Maju! Hej, hop! Hej, hop! Hej, hop! Mała Maja uwielbiała latanie i marzyła o tym, żeby pofrunąć aż do słońca. W następnej opowieści poznacie dalsze przygody Mai i jej przyjaciela Gucia. Mai wydarzy się oczywiście wiele ciekawych przygód, o których nie będę wam teraz opowiadał. Obiecuję tylko, że następna opowieść będzie ciekawa i wesoła. W wersji polskiej udział wzięli Maja Ewa Złotowska, Klementyna Teresa Lipowska, Filip Andrzej Gawroński, Gucio Jan Kociniak i inni. Scenariusz i koncepcja plastyczna Marty Murphy. Muzyka Karel Swoboda. Piosenkę o Mai śpiewał Zbigniew Wodecki. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Studio Opracowań Filmów w Warszawie.